terminie do dnia 14 sierpnia agencja prowadzi nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej do powierzchni gruntów ornych owsianych lub obsadzonych w plonie głównym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany dla producenta rolnego, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo z siedzibą producenta rolnego, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez agencję na jej stronie internetowej. Wnioski można złożyć bezpośrednio w Kancelarii Biura Powiatowego, przekazać za pośrednictwem funkcji pismo ogólne na platformie ePUAP lub mObywatel lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego Poczta Polska przesyłką rejestrowaną na adres Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej Poczta Polska lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP, będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na Kancelarii Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiednio data złożenia w kancelarii. O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o Krajowym Systemie Ewidencji Producentów, Ewidencji Gospodarstw Rolnych oraz Ewidencji Wniosków o Przyznanie Płatności, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, który zakupił od dnia 15 lipca 2022 roku do dnia 15 czerwca 2023 materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w załączniku nr 6 rozporządzenia, który złożył w 2023 wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, który posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, który nie złożył w 2023 roku wnioski o dopłatę, o której mowa w artykule 40d ustęp 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o organizacji niektórych rynków rolnych. Producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy de minimis na podstawie przepisów artykułu 40d ustęp 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych, nabór prowadzony był od dnia 25 maja do 10 lipca 2023, może złożyć do kierownika Biura Powiatowego oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku kierownik Biura Powiatowego będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie wyżej wymienionych przepisów został spełniony. Oświadczenie o wycofaniu wyżej wymienionego wniosku może zostać złożone w formie pisma zredagowanego przez wnioskodawcę z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne w sekcji materiały poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę de minimis, gdzie w sekcji cel złożenia wniosku zostanie zaznaczone pole wycofanie wniosku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem www.arim.gov.pl.